Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy Jezus miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie. Najmilsi, drodzy bracia kapłani, księże proboszczu, ojcze Stanisławie, księże Szymonie, Mateuszu, ukochani bracia i siostry, na początku niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pozdrowiona Jego niepokalana, błogosławiona Matka oraz jej oblubieniec, święty Józef, którego czcimy w szczególny sposób w tym roku, w tej świątyni, która jest też świątynią jubileuszową, no i który jednocześnie jest patronem przecież dzisiejszego dnia, ma swoje imieniny. Niech więc wyprasza nam potrzebne łaski, abyśmy mogli głębiej wniknąć w tajemnicę naszej chrześcijańskiej, katolickiej wiary. Ukochani, odpust parafialny to ważne wydarzenie w życiu parafii. Po co ustanowiliśmy? Co to znaczy nadać imię parafii? To imię w sercu Boga każdy z nas ma swoje, niepowtarzalne. Imię to coś nadzwyczajnego. To widzenie człowieka jako tego konkretnego syna, córkę. To nie jest tylko coś takiego przypadłościowego, co jest mniej lub bardziej ważne. W Biblii imię oznacza posłannictwo i powołanie. Aniołowie otrzymują imiona związane z posłannictwem. Michael, któż jak nie Bóg. Gabriel, moc Boga. Ten, który reprezentuje potęgę mocy Boga. Rafael, Bóg niesie zdrowie. W imieniu jest posłannictwo, godność i funkcja, którą się wykonuje. Dlatego
Biblia mówi, że nie szybko trzeba odsłaniać tajemnicę swojego imienia komuś. I my nadajemy to imię. Kiedy Pan Bóg zaprosił Adama do tego, żeby nazwał całe życie, które przyprowadził do niego, wszystkie zwierzęta, aby się przekonać, jaką da im nazwę, to zaprosił Adama do dzieła stworzenia, żeby dopełnił dzieła Bożego. Kiedy Adam wszystko nazwał, to wszystko zaczęło żyć własnym życiem. To tak jak masz dzieci, masz 10 dzieci, to są dzieci. Ale kiedy przedstawiasz je, to mówisz, to jest mój syn Krzysztof, moja córka Anna. To już nie jest dziecko bliżej nieokreślone. Ty już mówisz, znasz jego życie, jego serce, jego imię, które mu jako ojciec nadałeś. On żyje swoim konkretnym życiem. Imię w sercu Boga, każdego z nas. Bóg nawet włosy ma policzone na naszych głowach, mówi Pan Jezus. I dlatego to imię jest ważne. To święty Józef otrzyma ten przywilej właśnie, kiedy zostanie poddany próbie. Nie bój się wziąć Maryi, Twojej małżonki, bo z Ducha Świętego jest to, co poczęło się w jej łonie, porodzi Ci syna, któremu Ty nadasz imię Jezus. Tak, to się bierze z Biblii. Mężczyzna był tym, który obwieszcza imię dziecka. W ten sposób dopełnia dzieła narodzin. Matka rodzi, ojciec nadaje imię. I bierze odpowiedzialność ojcowską za dziecko i za matkę. I kiedy więc nadajemy imię, to nadajemy też jednocześnie opiekę patrona. Kościół zawsze mówił, żeby roztropnie to robić. Roztropnie. Żeby nie stygmatyzować dziecka. Bo potem tego patrona można prosić o pomoc, jak się go świadomie wybiera na patrona dla swojego dziecka. On może wiele pomóc, również w kwestiach wychowawczych. I tutaj musimy pamiętać o tym, przecież nawet prawo państwowe zakazuje dziwacznych imion, żeby czasem nie stygmatyzować dziecka potem, żeby nie krzywdzić dziecka imieniem, bo imienie można skrzywdzić. Ale to jest związane właśnie z tą tajemnicą. I kiedy my obieramy na patronach konkretnego świętego i nadajemy imię tej parafii, że jest ona właśnie pod wezwaniem tego konkretnego, to my go przyzywamy. I tu patronem jest święty Józef. To on czuwa. Jemu tutaj to miejsce przeznaczono. Tym bardziej więc on w tym miejscu może więcej nam łask wyprosić. A teraz przepiękny czas jubileuszu. 150 lat temu został ogłoszony patronem Kościoła Świętego. 150 lat. I ten przywilej, że to miejsce jest kościołem stacyjnym, jubileuszowym, że tu można otrzymywać dodatkowe łaski. Dodatkowe łaski. Dlatego też tak na to patrzymy. Odpust, no to jest nic innego jak imieniny parafii. W tym wypadku, kiedy odpust świętego, ku czci świętego Józefa obchodzimy, Kościół, korzystając z władzy kluczy, to Piotrze, co zwiążesz na ziemi, będzie związane, co rozwiążesz, będzie rozwiązane. Kościół może ustanowić pewne praktyki duchowe, ćwiczenia, modlitwy, akty miłosierdzia, do których przypisane jest łaska odpustu zupełnego nawet. Czyli całkowitego darowania win i kar. Nie tylko właśnie winy, czyli odpuszczam ci grzechy, ale również kary, które człowiek powinien ponieść za grzechy. Żeby to zrozumieć, to musimy rozróżnić na płaszczyźnie zaciągniętego długu względem sprawiedliwości Bożej. To jest wina i potem jeszcze konsekwencje, które pozostają. Zaciągamy też karę Bożą. Sprawiedliwość Boża domaga się, aby nas ukarać za zło, które popełniliśmy. To nie tak, że możemy zrobić, co nam się podoba i spowiedź to nie jest pralka. Dlatego mówimy o 5 etapach prawdziwego nawrócenia chrześcijanina. Mówimy o 5 warunkach dobrej spowiedzi, ale to jest droga prawdziwego nawrócenia. Pierwsze, uświadomienie sobie popełnionego zła. Człowiek patrzy na swoje życie w świetle Ewangelii, głosu sumienia, który otrzymał od Boga, w świetle prawa Bożego. I chce widzieć swoje życie oczyma samego Boga. I kiedy dochodzę do przekonania, Boże, co ja zrobiłem? Skrzywdziłem drugiego człowieka. Ktoś z mojego powodu cierpi, może zginął, może umarł, może zraniłem, może ktoś przeze mnie płacze. To się znikąd nie wzięło, chrześcijańskie powiedzenie, żyj tak, aby z Twojego powodu nikt nie cierpiał, aby przez Ciebie ludzie nie płakali z bólu.
To się nie wzięło znikąd. Żyj tak, żeby po Twojej śmierci wielu ludzi sprawiedliwych i uczciwych nie odetchnęło z ulgą, bo czasem tak jest, wiecie. Czasem tak jest. Ksiądz chce złożyć kondolencje rodzinie, a oni, o Boga, księże, wreszcie mamy spokój, mówi. No, co to świadczy o życiu tego człowieka? Wreszcie mamy święty spokój. No, co to za świadectwo? To już te same słowa mówią wiele, już nie potrzeba więcej opowiadać życia tego człowieka. Żyj tak. I dlatego właśnie człowiek, chrześcijanin ma rozum, ma wolną wolę. Bóg wyznaczył granice naszej wolności i granicą tą wolności jest Twoje dobro duchowe, objawione mi przez Boga. Tam się kończy moja wolność, gdzie Twoje życie, Twoja rodzina, święty dar przekazywania życia. To jest cały dekalog. Tam jest koniec mojej wolności, bo Bóg zabezpieczył Twoje dobro i moje. Bo w sercu Boga mamy tyle samo miejsca Ty, co ja. I dlatego Pan Bóg wyznaczył, bo nie stworzył nas samotnikami, tylko granice wolności ściśle określił. Tam się kończy wolność, gdzie duchowe dobro mojego drugiego dziecka. I nie wszyscy to chcą respektować. I Pana chcą żyć tak, ale bez ograniczeń wolności. Bez ograniczeń. Myślą, że wolno. Oczywiście ja mogę to zrobić, ale trzeba będzie się z tego rozliczyć, bo mam sumienie. Mam Ewangelię i prawo Boże. To Pan Bóg jest prawodawcą. To nie my decydujemy o tym, czy coś jest dobre albo złe. Tylko Bóg mówi, co jest dobre, a co złe. A sumienie ma rozpoznać to. Nie decyduje o dobru i złu, tylko ma rozpoznać dobro i zło. Zło odrzucić, a dobro wybrać. No ale dzisiaj świat wydaje się, jakby o tym wszystkim zapomniał. Garstka nas została chrześcijan, którzy jeszcze coś czują w sercu. Ale Kościół zawsze przypominał, Biblia przypomina prawdziwe nawrócenie. Boże, co ja zrobiłem? Uświadamiam sobie popełnione zło. Ludzie przychodzą do nas, misjonarzy. Ludzie, którzy mają krew na rękach. Mają krew na rękach, prawda? Nawracają się teraz. Ci, co prawda, czasem i mordowali, i zabijali. Miałem rozmowy z takimi ludźmi. Oni teraz, Boże, co to będzie, proszę księdza? Po tej słynnej akcji, prawda? Miałem, jak się głosi Ewangelię w tych niektórych diecezjach trudniejszych, gdzie są ci przesiedleńcy, tam, prawda, Łemkowie czy Bieszczad, tam po tych wszystkich rozrubach powojennych. To są dzisiaj ci, którzy odchodzą z tego świata. A różne to życie było. Niech ksiądz krzyczy na cały świat, żeby ludzie tego nie robili. No a co ja mam zrobić? Jak krzyczeć? Każdy ma swoje sumienie. Przychodzi człowiek, płacze, mówi, książę, daj mi dosyć sporą sumę pieniędzy. Mówi, niech się ksiądz modli, bo ja skrzywdziłem niewinnego człowieka. Mówi. W młodości skrzywdziłem niewinnego człowieka. Niech ksiądz modli, ja go szukam, chcę go znaleźć, nie mogę go znaleźć, nie wiem, czy żyje. Niech ksiądz odprawia msze święte za niego, za jego rodzinę, za dzieci jak ma, za wnuki, za zmarłych. Jeżeli nie żyje, niech Bóg da mu niebo, bo ja skrzywdziłem niewinnego człowieka. To jak zapłakał przy mnie, to ja się przy nim rozpłakałem. To ja zapłakałem. Tak byłem poruszony. Taki miał żal. Uświadomienie sobie, rachunek sumienia i żal. Żal, im większy żal, ból duszy, że krzywdę zrobiłem niewinnemu człowiekowi, sprzeniewierzyłem się prawu Bożemu, sumieniu swojemu, tym większa łaska potem w nawróceniu. A więc żal, im większy, musimy się modlić o prawdziwy żal za grzechy, o prawdziwy żal. I potem rodzi się postanowienie, Boże, już nigdy tego nie chcę zrobić. To jest kolejny etap nawrócenia. Skoro uczyniłem zło, ja tego nie chcę, Panie Boże. Ja tego już więcej nie chcę. Pomóż mi, żebym nigdy nikogo nie skrzywdził. Żebym nie przekroczył Twojego przykazania. Święci to się modlili, lepiej niech umrę, niż miałbym zgrzeszyć ciężko, Boże, i zabić Ciebie w moim sercu. Tak się święci modlili. Lepiej niech umrę, zabierz mnie z tego świata. A więc żal za grzechy. I wtedy mocne postanowienie poprawy. Czyli nie chcę tego. I wtedy człowiek taki potrafi wykrzyczeć na cały świat swoje grzechy. Już się nie wstydzi tego, że żył jak łajdak. On jest gotów przyjąć karę za zło, które popełnił. Prawdziwie nawróceni nawet chcą przyjąć karę. I wtedy jest ten element wyznania grzechu, uwolnienia się od tego na zewnątrz. I wreszcie zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu, piąty warunek, nie? Prawdziwego nawrócenia. Ktoś, kto uczynił zło, zrozumiał, żałuje, w ten chce naprawić wyrządzone zło. W konfesjonale mówimy, że ksiądz nadaje pokutę, ale to nie tylko
chodzi o odmówienie zdrowaśki czy różańca. Tu chodzi o naprawę, zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Jeżeli coś ukradłem, to spowiedź nie jest zalegalizowaniem złodziejstwa, nie? Że ukradłem milion, pójdę do spowiedzi, jestem milionerem. Nie, 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 to by była kpina ze sprawiedliwości Bożej. Zło trzeba naprawić. Jeżeli mam, to trzeba oddać. Jeżeli nie mogę oddać, to w inny sposób starać się naprawić. Nie może, prawda, ujawniać tego wszystkiego i teraz krzyczeć na cały świat, że okradłem kogoś. No to nie o to chodzi. Ale w jakiś sposób zaangażować się. Jeżeli zraniłem, zabiłem ojca rodziny w lekkomyślny sposób, może nawet wypadkiem samochodowym, bo jechałem jak szaleniec. Czy ja się zaangażowałem, żeby pomóc tej rodzinie potem? Czy ja pamiętam, że ten ojciec miał dzieci? Czy one mają na chleb? Czy w jakikolwiek sposób staram się, może nawet i bezimiennie, ale im pomagać? Nie muszą tego wiedzieć, ale to moje serce decyduje, czy ja będę pomagał, czy nie. Naprawa wyrządzonego zła. A więc mówimy, że za grzech jest wina, która jest odpuszczona w konfesjonale. I ja odpuszczam tobie grzechy. Tak, winę. Ale po spowiedzi, jeżeli komuś wybiłem oczy, są dalej wybite. Nogi są dalej połamane. Życia Bóg nie wraca. Trzeba się teraz bliźniemu zadośćuczynić, czyli starać się naprawić to wyrządzone zło. Czyli spłacić dług sprawiedliwości Bożej. I wtedy ta kara, która powinna mnie spotkać ze względu na sprawiedliwość Bożą, ona jest zatrzymana. Bóg daje mi możliwość. Wie, że ja jestem słaby, że nie rozumiałem. To jest to, co Pan Jezus: Ojcze, przebacz, bo nie rozumieją, co czynią. Jak człowiek zrozumie, co uczynił, to wtedy Bóg daje łaskę, że może naprawiać to wyrządzone zło. Jeżeli tego nie spłacimy długu sprawiedliwości Bożej, nie zadośćuczynimy na ziemi Bogu i bliźniemu, to będziemy musieli rozliczyć się po śmierci. Pięknie o tym mówi Księga Mądrości. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. To oczom głupich zdało się, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście, a śmierć za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Bóg ich bowiem doświadczył i uznał godnymi siebie. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Zobaczcie, po nieznacznym skarceniu, czyli będzie skarcenie po śmierci, to nie, że nie. 1000 lat czyśćca to jest nieznaczne skarcenie. 1000000 lat czyśćca to jest nieznaczne skarcenie w porównaniu do nieskończonego życia, które Bóg nam da w Królestwie Chwały. To nawet 1000000000 lat życia to jest nic, bo nasze życie już nigdy nie będzie miało końca. Nawet 1000000000 lat to jest nieznaczne. Ale my mamy modlić się i prosić Boga o miłosierdzie i o możliwość zadośćuczynienia już na ziemi. Jeżeli nie spłacimy tego długu, trzeba będzie się rozliczyć po śmierci. Tak? No i wtedy właśnie mówimy o tak zwanym ogniu oczyszczającym, czyli o czyśćcu. Matka Boża w Fatimie mówiła, że niektóre dusze będą do końca świata w czyśćcu. Nie mogłem tego długi czas zrozumieć jako chłopiec. Dopiero potem, kiedy zacząłem studiować teologię i sobie rzeczywiście myślę, no tak, albo ten koniec świata jest już niedługo, co może i dobrze by było, patrząc na to, co się dzieje na świecie, bo to już tutaj nie ma co szukać. Tam tatuś przygotował nam mieszkanie, które będzie już na wieki, tam będziemy szczęśliwi. Na ziemi widzimy, co się dzieje, jak człowiek człowiekowi coraz bardziej staje się nikczemny i podły. Gdzie garstka ludzi chce zawładnąć światem, nie wiadomo w imię czego. Gdzie życie ludzkie już przestaje mieć sens, wartość. Jak człowiek jest chory, cierpiący, to widzimy, co się dzieje. Jak świat przegłosowuje, że to my zdecydujemy, czy twoje życie jest warte coś, czy nie, to my zdecydujemy. Możemy cię zabić, uśmiercić i tak dalej. Przecież to jest barbarzyństwo. Ukochani bracia i siostry, tak, jeżeli teraz ja zrobię coś wielkiego, jakieś wielkie zło, jeżeli wychowam moje dzieci bez Boga, jeżeli nagram jakiś łajdacki, demoralizujący film, jeżeli zdemoralizuję młodego człowieka, ja nawrócę się, żałuję, Bóg mi przebaczy winę, ale czy ja, wiedząc, że ten film, który nagrałem, dalej demoralizuje ludzi, dalej staje się przyczyną grzechu dla maluczkich, zgorszenia, a może nawet rozbicia małżeństw, rodzin, czy ja będę chciał stanąć po drugiej stronie przed Panem Bogiem i powiedzieć: wszystko w porządku? I dlatego tu
mówimy o tak zwanym miłosiernym czyśćcu. Że Bóg zezwala duszom spłacać dług sprawiedliwości Bożej, nawet wynagradzać za grzechy, które z ich powodu popełniają inni. Z ich powodu popełniają inni. Bo to jest tak zwany współudział w grzechach cudzych. Śluby. Ilu takich było, co złożyli różne śluby, przyrzeczenia Bogu w małżeństwach, w rodzinnych. Wzięli odpowiedzialność za swoje żony, za swoich mężów, za swoje dzieci. Kapłani odpowiedzialność wzięli za dusze nieśmiertelne. I co z tego? Ile tych sutan powieszonych na hakach zostawionych? Poszli, ani brzydki zapach po nich nie został. Ile tych rodzin dzisiaj siedzi na gruzach domów, które budowali z gliszczań, marzeń o szczęśliwym domu, rodzinie i tak dalej. Bo pycha, egoizm rozbudzone do granic absurdu. I poddamy się i powiemy, że teraz tak jest. Nie. Ja tak nie chcę żyć, Panie Boże. To mnie musi kosztować. Wiara musi kosztować. Życie małżeńskie i rodzinne kosztuje. I to duża ofiara jest. Złożyłem ofiarę, siebie dałem w darze, w miłości małżeńskiej i rodzinnej. Złożyłem Bogu śluby zakonne. Mnie nikt nie zmuszał do tego, żebym został kapłanem. Nie dlatego poszedłem do seminarium, że mi się kobiety nie podobały albo dziewczyny. Wręcz mi się bardzo podobały. Ale jeżeli zrozumiałem w sercu, że Bóg jest i ma dla mnie program na życie wieczne i pojawił się ogień, który mnie ciągnie, żeby walczyć o dusze nieśmiertelne i nadać sens życiu ludzkiemu, to ja świadomie podjąłem tę decyzję i to mnie kosztowało zawsze. Wcale nie takie łatwe, ale to ja wziąłem odpowiedzialność, ja muszę uważać, żeby się nie wystawić na próbę, bo polegnę. To ja. Nie, że tak teraz się żyje. Nie, to inni niech żyją, ale ja, skoro Bogu złożyłem ślub, to ja staram się tak żyć, bo jestem chrześcijaninem, jestem uczniem Chrystusa, ojcem, matką, księdzem. Taka jest zasada. I tak to zrozumieliśmy i przez wieki żeśmy tego strzegli. To, co święty Józef by miał powiedzieć, jak przyszły trudności, zostawić Matkę Bożą z Panem Jezusem? Zostawić? On nawet ratował Pana Jezusa, kiedy był pod sercem Maryi, kiedy chciał ją potajemnie oddalić. Przecież on ją powinien wystawić tak naprawdę na pohańbienie, czyli na ukamienowanie. A on podejmuje decyzję, żeby ją po cichu, nikt żeby się nie dowiedział. Co by było, gdyby to wyszło na jaw? Śmialiby się z niego, że kobietę odprawił brzemienną, że się nie sprawdził jako ojciec, jako głowa rodziny. On właśnie broni życia ludzkiego pod sercem Maryi. I co za to dostał? W jednej chwili dostał niebo. Bożego Syna w ręce. Bóg udzielił mu władzy rodzicielskiej. Józefie, nie bój się, porodzi ci syna, któremu ty nadasz imię Jezus. Ty będziesz jego ojcem. Nadasz imię, to jest to, co na początku mówiłem. Czyli weźmiesz, Bóg udzielił władzy rodzicielskiej świętemu Józefowi nad swoim synem. To jest fenomen świętego Józefa. Dlatego to nie jest jakiś tam opiekun. Święty Józef jest patronem dzisiejszej Ewangelii, tych wszystkich, którzy już tu złożyli śluby, poszli i idą bez Boga w życie, bo teraz tak się żyje. Nie, oni tak żyją. My nie chcemy tak żyć jako chrześcijanie. My chcemy inaczej. My chcemy klękać przed Panem Bogiem. Niech sobie żyją, jak wybiorą. Muszą wziąć odpowiedzialność potem za to. My mamy się modlić, żeby Bóg dał im łaskę. Święty Józefie, moje dzieci idą bez Boga. Tak, tak jak ty szedłeś ze świątyni, z Maryją wyszedłeś i też szliście bez Jezusa. To się każdemu może zdarzyć. Oni też poszli, ze świątyni wyszli i poszli. Tacy ludzie jak Maryja i Józef. Dzień czasu się dopiero zorientowali, że coś nie gra. Jezusa nie ma z nimi. Czyli wyszli ze świątyni i sobie szli bez Niego. Co to znaczy? To znaczy, że każdemu się może to przydarzyć. A święty Józef pokazuje nam, błyskawicznie bierze Maryję szybko z powrotem do świątyni i dopiero tu go odnajdują, nie pośród znajomych i przyjaciół. Nie na grillach, nie na imprezowniach. Tu do świątyni wrócili i tu go odnaleźli. A więc święty Józef, jeżeli moja rodzina się sypie, jeżeli moje dziecko, moja żona, mój mąż, moi rodzice się już idą bez Boga, sprowadź ich mi z powrotem. Bóg Ojciec Tobie dał władzę rodzicielską nad swoim synem. Ja jako matka oddaję Ci władzę nad moim dzieckiem. Weź moje dziecko pod opiekę, sprowadź mi je z powrotem do świątyni. A ja Ci ofiaruję, złożę jakąś ofiarę. Ofiara to musi kosztować. Ofiara, sama nazwa. Niektórzy myślą, że ofiara to jest dobrowolny datek. Nie.
Ofiara to jest to, ja składam coś w ofierze. Ofiara musi kosztować postu, modlitwy, czasu poświęconego Panu Bogu. To musi kosztować. Wtedy ma to wartość przed Panem Bogiem. A jeżeli to mnie nic nie kosztuje, no to, to o kochani. Dlatego też jako chrześcijanie zrozumieliśmy to coś więcej i chcemy wytrwać przy Panu Bogu. Odpusty, tak mówiłem, wchodzą w to miejsce, gdzie dzisiaj za przyczyną świętego Józefa możemy uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie winy i kary. Czyli Chrystus bierze wtedy to na siebie. Jeżeli ja, spełniając pewne uczynki miłosierdzia, modlitwy przypisane do odpustu, proszę Boga, żeby mi tej łaski udzielił, bo to trzeba prosić o to dobro, to Bóg może mi udzielić nawet całkowitego odpustu, że gdybym wtedy umarł, to idę prosto do nieba. Pierwszym, niektórzy twierdzą, który dostał odpust zupełny, to kto? Łotr na krzyżu. Łotr na krzyżu. Bandzior, który na krzyżu wyznał wszystkie swoje zbrodnie. Powiedział, że zło, które popełnił, zasługuje na karę śmierci krzyżowej, którą uznał za sprawiedliwą wobec zła, które popełnił. Zobaczcie. Wyznał i karę śmierci krzyżowej uznał za sprawiedliwą. I co? Stanął w obronie Jezusa, ale On nic złego nie uczynił. To jest prawdziwe nawrócenie. Ja tak, ale Ty jesteś święty. On nic złego nie uczynił. Bóg nie pozwolił prześcignąć się w miłosierdziu. W następnym zdaniu już wezwał Jezusa: Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. Zaprawdę powiadam Ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Jeszcze dziś. Jezus wziął wszystko na siebie. To On naprawi krzywdę, którą On uczynił innym ludziom. Jezus wynagrodził za niego. Za miłość, za prawdę, za prawdziwe nawrócenie. Ten człowiek dostał łaskę odpustu. Chrystus wziął to na siebie. I tak jest w odpuście zupełnym. Chrystus wtedy bierze. Jeżeli my z miłością to zrobimy i prosimy Go o to, nie marnujmy tych łask w tej świątyni. Trzeba prosić o to. Tu można koronkę do Bożego Miłosierdzia. Możecie w każdej świątyni nawet otrzymać łaskę odpustu zupełnego. Za rozważanie Słowa Bożego, za różaniec odmówiony w kościołach jubileuszowych. Nie marnować tej łaski. Dusze czyśćcowe się Wam odwdzięczą. Odwdzięczą się. I stokrotnie się odwdzięczą. Święty Józef jest tutaj kustoszem i szafarzem tych łask, bo tu ojcowie obrali go na patrona. Tu chcieli mieć to święte miejsce i tu wyznaczyli, tu wybudowali świątynię. I wy tu się modlicie. Tu On chce działać. I dlatego przychodźcie do Niego i proście. Nie dajcie sobie wmówić, że święty Józef chce Was tutaj zarazić, kiedy będziecie przyjmowali komunię świętą. Tak, że Chrystus będzie zarażał z ręki świętego Józefa, że w konfesjonale Was zarazi, że Was zarazi w sakramencie chorych, bierzmowania, nie wiem w czym jeszcze. Nie? Że jest trędowaty, bo się brzydzimy Go. Nie. Oczywiście mamy zachować logikę, ale nie dać sobie wmówić, bo dochodzi do sytuacji, że zaczynamy chyba wierzyć w to, że Jezus chce nas podstępnie zarazić i pozabijać. Jakby nas chciał wziąć do siebie, to by westchnął tylko, spojrzałby na nas i wszyscy byśmy stanęli przed Jego obliczem w jednej chwili. Nie potrzebuje do tego zarażać nas. A więc nie dajmy sobie tego wszystkiego wmówić. Święty Józef jest patronem na najtrudniejsze czasy. Jest też patronem umierających. Zaprowadzi cię tam, gdzie chcesz. Pamiętam, jeden z misjonarzy, takie świadectwo otrzymałem, pracował w Surgucie, to jest daleko na Syberii, zawierzył siebie całkowicie świętemu Józefowi. Seroszek, czy jakoś ten ksiądz się nazywał. Mi wyleciało nazwisko. I on mówi, że wszystko zawierzył świętemu Józefowi. I tam ku czci świętego Józefa zbudował przepiękną, potężną świątynię. I modlił się: święty Józefie, gdziekolwiek mnie poślesz, czy Bóg mnie pośle, bądź zawsze przy mnie. I wszystko oddawał świętemu Józefowi. I dowiedział się, że gdzieś tam żyją chrześcijanie, którzy podobno są katolikami na Syberii. I tam nie wiadomo, od lat księdza nie było. No to wyprawę zorganizował i pojechali. Kiedy dojechali na miejsce, no, okazało się, że ludzie mówią, że tu już nie ma. To byli Niemcy, którzy tu mieszkali, katolicy, ale oni już wyemigrowali, jak przyszła odwilż, podobno gdzieś na Ukrainie mieszkają. I mówi, to co, to nie ma tu żadnego chrześcijanina? No i w końcu ktoś mówi, ty, mówi, jest tu taki jeden Polak, on chyba jest katolik, chrześcijanin, bo Polacy to mają taką swoją polską wiarę.
Wiesz, on mieszka, ale myśmy go już dawno nie widzieli. Jakbyś pojechał tym traktem, to do niego dojedziesz. I oczywiście mówi, że pojechałem. Pojechałem do niego. Chodził tam w habicie, w sutannie. I kiedy mówi, dojechał na miejsce, jest chata zrujnowana, zniszczona. Wszedłem do środka i widzę w tym półmroku, ktoś leży, przykryty jakąś taką derką. I po polsku odezwałem się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A ten człowiek zadrżał pod spodem. Podniósł głowę do góry. I mówi, człowieku, wyciągnął resztką sił rękę. I przy tej ręce miał kawałek różańca, strzępy. I mówi, tyle lat na ciebie czekam, aż wreszcie cię tu przyprowadził. Prosiłem ją i prosiłem jego na różańcu. Wymodlił sobie. Mówi, udzieliłem mu rozgrzeszenia, pochowałem go, zmarł. Tak, święty Józef mnie zaprowadził do tego, mówi, parę dni drogi jechał do tego miejsca, gdzie ten człowiek prosił. Święty Józefie, zaprowadź mnie do tych, co mnie potrzebują. Mówi, to moją wiarę utwierdzało, że święty Józef nie żartuje, że to jest patron na najtrudniejsze czasy, a więc niech jego wstawiennictwa nam nie brakuje, kochani. Mówił, no ojciec misjonarz, że takich świadectw wiele przeżył właśnie ze świętym Józefem, który jest patronem nie tylko rodziny, nie tylko kustoszem, opiekunem, ale nawet szczególnie patronem dobrej śmierci, żebyśmy byle jak nie odchodzili z tego świata, ale przygotowani na spotkanie z Nim. Dlatego nie marnujmy łask, szczególnie odpustu i miłosierdzia w tym roku jubileuszowym. Amen.